grzyby marynowane, prosty przepis potrzebujemy oczywiście 2 kg grzybów najlepiej żeby to były małe grzyby większe grzyby musimy kroić no i przynajmniej w mojej opinii nie są aż tak smaczne w porównaniu do tych małych grzybów mogą to być podgrzybki, maślaki, borowiki raczej grzyby takie twardsze do tego 3 szklanki wody prawie 3 czwarte szklanki octu 10% jedna średnia marchewka to tak opcjonalnie, ale naprawdę dodaje dużo fajnego smaku. Dwa duże liście laurowe, osiem kulek ziela angielskiego i osiem kulek czarnego pieprzu. Łyżka gorczycy, trzy łyżki soli, trzy płaskie łyżki cukru. Niektórzy używają więcej, ale wtedy one są bardziej na słodko. Więc tak wyjściowo mamy trzy płaskie łyżki cukru. I niektórzy dodają czosnku, tak do smaku. Oczywiście grzyby, po pierwsze sprawdzamy, czy są takie jak trzeba. Po drugie przebieramy je i odrzucamy te niedobre. Zaczynamy od zalewy. Do garnka wlewamy te trzy szklanki wody, wsypujemy trzy płaskie łyżki cukru, dodajemy liście laurowe, kulki ziela angielskiego, kulki czarnego pieprzu, łyżkę gorczycy. Tak jak w przepisie. Tą zalewę zagotowujemy i gotujemy przez kilka minut. Później zmniejszamy ogień i dolewamy ten ocet spirytusowy. 3 czwarte od 10% i po minucie gotowania z tym octem wyłączamy. Tutaj do zalewy można dodać troszkę soli, troszkę czosnku czy też chili. Tu w zależności jaki ten smak chcemy uzyskać, ale podstawa jest taka jaką powiedziałem. Grzyby musimy wyczyścić, opłukać. Wkładamy je do garnka z osoloną gotującą się wodą. I gotujemy na małym ogniu przez 5-7 minut w zależności od grzyba. Na przykład rydze musimy gotować aż 10 minut. Maślaki do 7 minut tutaj możemy na przykład obrać ich kapelusze. Maślaki warto też na przykład dwa razy przepłukać, żeby no nie zabarwiły nam tej zalewy. Nie wszystkim taka ciemna zalewa się podoba, ale z reguły jest to od 5 do 7 minut gotowania tych grzybów w osolonej wodzie. Do wcześniej przygotowanych, czystych słoików oczywiście wyparzonych wrzątkiem zakrętki też mają być czyste i wyparzone. Do tych słoików wcześniej przygotowanych wkładamy marchewkę pokrojoną w plasterki i wkładamy do tych słoików te grzyby. Jeszcze gorące grzyby, tak żeby zapełnić te słoiczki w trzech czwartych, tak żeby nie było tych grzybów za dużo. I te grzyby, jeszcze ciepłe grzyby, zalewamy tą gorącą zalewą. Ta zalewa musi oczywiście przykryć całkowicie grzyby. Zakręcamy od razu szybko słoiki, i niektórzy nie pasteryzują. Ja raczej byłbym skłonny pasteryzować, nawet kiedy uda nam się te gorące grzyby zalać gorącą zalewą. I żeby je zapasteryzować, na początku kładziemy je do góry dnem gdzieś na godzinkę. Później wkładamy na przykład do garnka wypełnionego w jednej trzeciej gotującą się wodą. Pamiętajmy, żeby na dół położyć ściereczkę. To jest bardzo ważne, jeśli chcemy mieć te słoiki w całości. I gotujemy je przez około 20 minut. Niektórzy wkładają na 20 minut te słoiki do piekarnika nagrzanego do 110 stopni. Ja tego nigdy nie robiłem, więc nie wiem, jaki będzie efekt. I tak marynowane grzyby są gotowe do użycia. Oczywiście możemy je przechowywać wiele miesięcy w spiżarce. I naprawdę są świetne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.